Hubert, w sobotę mecz z Piastem Gliwice. Jak uważasz, jakiego możemy się spodziewać spotkania? No na pewno ciężkiego, bo jedziemy do wicelidera. Nie wygraliśmy z tą drużyną w rundzie zasadniczej. Musieli przegraliśmy na wyjeździe, zremisowaliśmy. Także no, miejmy nadzieję, że będzie do 3 razy sztuka i w końcu pokonamy tego Piasta. I tym zwycięstwem zamarzymy tą złą grę, złe wyniki, które były w końcówce rundy zasadniczej. I będziemy gonić czołówkę. Tak jak już wspominałeś, w grudniu w ostatnim meczu z Piastem Gliwice zremisowaliście, choć na konferencji pomeczowej trener Zieliński mówił, że powinniście wygrać, że zasłużyliście na wygraną. Czy ta dobra postawa z ówczesnym liderem tabeli jakoś nastraja Was optymistycznie i dodaje wiary w siebie przed sobotnim meczem? No na pewno to spotkanie było pod nasze dyktando. Mi akurat nie było możliwości, nie mogłem grać, bo już miałem wtedy kontuzję, oglądałem chłopaków w telewizji i naprawdę nieźle to wyglądało pod względem taktycznym, jak i również finalizacji akcji. Traciliśmy po indywidualnych błędach bramki, także to napawa optymizmem, bo jednak jechać do lidera, który przegrał tylko jedno spotkanie u siebie, na pewno nam to jakoś tam bardziej doda animuszu i myślę, że jak zagramy swoją piłkę koncentrowani, chociażby tak jak 40 parę minut wracało pierwszej połowy, to myślę, że spokojnie wyjdziemy tam dobry wynik. Po podziale tabeli i punktów różnice punktowe się zniwelowały. Dla Krakowi to dobrze czy źle? Z jednej strony zbliżacie się do czołówki, ale z drugiej drużyny z dołu górnej ósemki mają mniejszą stratę do Was. No, patrząc na przedostatnią kolejką, która była w rundzie zasadniczej i mieliśmy to trzecie miejsce, myślę, że jakby zakończyć sezon, to dla nas było naprawdę to fajne osiągnięcie. A po ostatniej kolejce spadliśmy na piąte, także na pewno cieszymy się z tego, że jest ten podział i możemy dalej powalczyć o to miejsce w pierwszej trójce. Piast to wicelider tabeli, a dodatkowo drużyna, która w tym sezonie zdobyła najwięcej punktów na swoim boisku, więc czeka Was trudny mecz. No tak jak powiedziałem wcześniej, Piast przegrał tylko jedno spotkanie u siebie, bodajże z Koroną. Także na pewno czeka nas ciężkie zadanie, ale pokazaliśmy, że potrafimy tam grać i na pewno nie jedziemy tam w roli przegranej drużyny.